Cześć, Sławek Zając, kanał Jak się wybudować i nie zwariować. Na kanale pokazuję, jak wybrać działkę, jak się przygotować do wybudowy, jak wybrać projekt, jak wybrać wykonawców, a to wszystko po to, aby budowa przeszła w miarę bezboleśnie. Pokazuję po prostu, jak się dobrze do budowy przygotować. Dzisiaj będzie o bezpieczeństwie i temat jest mi bardzo bliski, ponieważ kilka dni temu wybuchł pożar u moich sąsiadów w linii prostej, może 50 metrów, dosłownie na skos. Posiedzieliśmy sobie w weekend z żoną w salonie, patrzymy, a tutaj gęsta smuga dymu leci i nie wiadomo skąd, więc tylko wyskoczyłem, akurat padał deszcz, więc tylko narzuciłem kurtkę, pobiegłem na miejsce i no i tragedia tak naprawdę. Poddasze się paliło, paliła się altanka obok domu, no widok straszny. W takiej sytuacji nie wiadomo co robić, bo tak naprawdę nie masz czym gasić. Możesz oczywiście wezwać straż, moja żona to oczywiście zrobiła. Zebrali się okoliczni sąsiedzi, no i tak naprawdę no, była taka chwila niemocy. Nie wiadomo, co zrobić, jak działać, jak się zachować. Szybko sprawdziliśmy tylko, że mieszkańcy wiedzą o pożarze, byli na szczęście na zewnątrz. Przesunęliśmy samochody na posesji sąsiada. Zaczęliśmy no, lać wodę z wężem ogrodowym, ale no wiadomo, takie ciśnienie to jest żadne w pobliżu takiego pożaru. No i tak naprawdę mogliśmy tylko patrzeć, jak ogień trawi budynek do przyjazdu straży pożarnej. Na szczęście straż pożarna przyjechała w miarę szybko. Wydaje mi się, że konstrukcja budynku jest nienaruszona. Bardzo dużo, aż ogień strawił głównie poddasze użytkowe, zresztą świeżo wyremontowane. Natomiast prawdopodobnie konstrukcja nie jest uszkodzona, no ale jednak no, strażacy gasili, musieli wejść na dach, przejść przez ten dach, więc zniszczyli go troszeczkę. Oczywiście no musieli to zrobić. Pewnie poddasze też zalali wodą, no, więc to szkody są na pewno poważne. No i tak naprawdę to mnie natchnęło do tego, aby trochę opowiedzieć o tym bezpieczeństwie, no bo nikt nie chciałby, żeby budowany dom, czy w ogóle nasze miejsce, w którym żyjemy, spłonęło, tak? No bo warto sobie wyobrazić to, że ogień ktoś z sąsiadów zauważył na przykład 15 minut później, o co wcale nie trudno, tak? Wystarczy tylko, że nie byłoby nas w domu, albo byśmy byli, nie wiem, coś byśmy oglądali, na przykład nie patrzyli w ogóle w stronę naszych sąsiadów, inni sąsiedzi mogliby być też gdzieś, gdziekolwiek u znajomych na przykład i nikt by nawet o pożarze nie wiedział, a mieszkańcy na przykład tego domu byliby po drugiej stronie budynku. Wystarczyłoby tylko 15 minut, gdyby 15 minut później przyjechała straż i moim zdaniem, patrząc na to, jak ten ogień się rozprzestrzeniał, nie byłoby czego ratować. Tak więc, no, nie życzę temu naprawdę nikomu. No i teraz, czy możemy tego uniknąć? Myślę, że naprawdę możemy zrobić bardzo, bardzo dużo, aby uniknąć ryzyka pożaru w naszym domu. Przede wszystkim najważniejsza zasada jest taka, aby nie stawiać budynku blisko innych zabudowań lub blisko na przykład drzew, czy też blisko lasu. Jeżeli już musimy, albo bo wiadomo, że możemy w niektórych sytuacjach, bo przepisy są bardzo różne, tak? Możesz na przykład od budynku sąsiada oddalić się na 6-8 metrów. No tych zasad jest bardzo dużo, ale są też zasady związane z tym, że powinieneś zbudować na przykład jakieś zabezpieczenie przeciwpożarowe, tak? Są pewne zasady, których trzeba się trzymać, które niestety wiele osób po prostu obchodzi. To jest trochę tak, że przykładowo budujemy się blisko lasu, przepisy nas zobowiązują do tego, aby dom był odpowiednio zabezpieczony przeciwpożarowo, tak więc projektant umieszcza odpowiednie anotacje w projekcie budowlanym, dostajemy pozwolenie na budowę, no i potem szukamy oszczędności, tak, czyli rezygnujemy z tych wszystkich na przykład materiałów, które mają lepszą odporność pożarową. No nie róbmy tego, tak? To jest taka oszczędność, no, głupia tak naprawdę, no bo wybuchnie pożar, no i wtedy będziemy żałować, że zaoszczędziliśmy 10 tysięcy złotych na przykład. Kolejna rzecz to zadbaj o uziom fundamentowy, o instalację odgromową. To wszystko powinno być w projekcie. Natomiast porozmawiaj także z kierownikiem budowy o tym, aby dopilnował wykonawcy, że wszystko jest wykonane zgodnie właśnie z projektem i że twój budynek jest zabezpieczony. Nie wiesz nigdy, gdzie może piorun walnąć. Tak? No to nie jest oczywiście przewidywalne. Kolejna sprawa dotyczy kominków. Kominek jest oczywiście sprawą uznaniową, natomiast przemyśl, czy na pewno kominka potrzebujesz, bo wiele osób marzy o kominku przed budową domu, a po budowie domu ten kominek rozpala się 2-3 razy i tyle. No trochę szkoda pieniędzy na komin, szkoda straconej powierzchni w salonie. Natomiast no, jeżeli już palisz w kominku, to no, pilnuj go, tak? Już miałem dwa przypadki wśród znajomych, gdzie było jakieś niedopatrzenie. Ktoś na przykład wysypał gorący popiół
trafił do kartonu, zapomniał wynieść na zewnątrz, bo tam telefon zadzwonił, no i zaczął się palić karton. Karton strawił potem część podłogi, tak? No, znowu mały włos, mógłby być pożar, wystarczyło tylko, że byłoby więcej elementów łatwopalnych w pobliżu kominka, tak więc naprawdę z ogniem nie ma żartów. No, a skoro z ogniem nie ma żartów, to pamiętajmy o gaśnicach i miejmy w domu dwie, trzy gaśnice różnego typu. Najlepiej mieć wiatrołapie, żeby w razie czego chwycić przy wyjściu do domu, jeżeli by się palił na zewnątrz. Warto mieć gaśnicę na przykład w kotłowni, czy też w garażu. Naprawdę, zapauzuj ten film w tej chwili. Jeżeli nie masz gaśnicy, to weź pauzę, otwórz sobie okienko obok, wejdź na Allegro, gdziekolwiek, kup naprawdę dwie, trzy gaśnice. Koszt jest niewielki, no 100, 200, 300 zł to jest nic w porównaniu z tym, ile możesz uratować, gasząc pożar na wczesnym etapie. Warto także kupić od razu koc gaśniczy. Jeżeli na przykład olej na patelni zacznie się palić, no to lepiej przykryć go kocem gaśniczym niż nawalać z gaśnicy, bo będziesz musiał potem godzinami sprzątać kuchnię. Taki koc gaśniczy to koszt maksymalnie 100 zł, także warto go mieć w swoim domu gdzieś blisko kuchni. Pamiętaj także o przeglądach elektrycznym i kominiarskim. Przegląd kominiarski raz na rok upewni się, że twoje kanały wentylacyjne są drożne. Taki przegląd jest tym bardziej ważny, jeżeli masz pies na ekogroszek lub pies na pelet. No nie możesz dopuścić do tego, że nawet w ciągu jednego roku komin nie zostanie wyczyszczony, ponieważ sadza, która jest w tym kominie, jest po prostu niebezpieczna i no po prostu nie róbmy tego. To nie szukamy tutaj żadnych oszczędności. Kominiarz raz do roku. Natomiast przeglądy elektryczne raz na 5 lat obowiązkowo. Musisz mieć pewność, że twoja instalacja jest ok, że nie ma tutaj żadnego niebezpieczeństwa. Z elektryką naprawdę nie ma żartów. To jest tym bardziej ważne, znaczy w ogóle nie dopuszczam do tego, że nie ma żadnego dobrego ubezpieczenia. Natomiast no, jeżeli masz jakieś ubezpieczenie twojego domu, sprawdź, jakie są warunki tego ubezpieczenia i za co ubezpieczyciel ci zapłaci pieniądze i jakie ty musisz warunki spełnić, abyś te pieniądze otrzymał. Prawdopodobnie w warunkach ubezpieczenia, które posiadasz, jest zapis o tym, że warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest właśnie posiadanie aktualnego przeglądu instalacji elektrycznej. W związku z tym, to jest drugi raz prośba do ciebie, zapauzuj teraz mój film, sprawdź, czy masz takie przeglądy, czy też nie. Jeżeli nie masz przeglądów, od razu zadzwoń do elektryka, umów się na spotkanie, niech ci wszystko pomierzy, miej po prostu to już teraz z głowy. Kolejny pomysł na ograniczenie ryzyka pożaru to czujki. Czujki dymu, czujki ognia. Warto mieć takie dwie czujki na przykład w kotłowni, w garażu, czy też w wiatrołapie. Czasami trzeba się trochę naszukać, bo niektóre czujki są zbyt wrażliwe i jeżeli wjeżdżasz samochodem do garażu, to spaliny samochodu mogą taką czujkę aktywować, ale są też czujki odporne na takie rzeczy, więc po prostu trzeba wybrać dobrze i tyle. A jeżeli nie w garażu, to możesz mieć na przykład taką czujkę tuż obok, na przykład w spiżarni, czy też w kuchni. Na tym też nie oszczędzaj i też po raz trzeci zapauzuj film i jeżeli nie masz takiej czujki, to taką czujkę od razu kup. Jeżeli chcesz, to warto mieć taką czujkę, która wyśle ci powiadomienie, na przykład na twój telefon. Jeżeli coś wykryje, no to będziesz o tym wiedział, nawet jeżeli znajdujesz się poza domem. Pozwoli ci to na przykład zadzwonić do sąsiadów, aby sprawdzili, czy coś złego nie dzieje, lub będziesz mógł wezwać straż pożarną. Kolejna rada, miej 4 krany ogrodowe z każdej strony budynku na wypadek pożaru, na przykład na twojej działce, lub po prostu może pożar wybuchnąć z jednej strony domu, więc będziesz mógł podłączyć szybko wąż ogrodowy do twojego kranu i jeżeli pożar jest oczywiście malutki, go ugasić. Kup też długi, naprawdę długi wąż ogrodowy na wypadek, gdyby takiego węża nie miał twój sąsiad. Jeżeli wybuchnie pożar, będziesz mógł podłączyć twój wąż do jego kranu, no i też będziesz mógł ugasić ten pożar w pierwszej fazie jego zaistnienia. Poza tym no, warto mieć takie zdrowe podejście. No, staramy się na przykład nie składować żadnych materiałów łatwopalnych tuż przy budynku lub w garażu. Jeżeli mamy jakieś, nie wiem, drewno do kominka, no to starajmy się może trzymać trochę dalej. No, wiem, że nie zawsze to się da, nie zawsze jest to wygodne, ale w końcu dbamy o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mamy kosiarkę na przykład spalinową, no to starajmy się zostawiać ją w garażu tak, żeby nie było w tej kosiarce zbyt dużo benzyny, albo żeby w ogóle nie było benzyny, a najlepiej zostawiajmy kosiarkę gdzieś po prostu w jakimś garażu blaszanym, na przykład z dala od domu. Zdrowy rozsądek przede wszystkim.
I jeżeli podczas tego odcinka tak słuchałeś mnie z taką myślą, że przecież przesadzam, po co mi to i to i to i to, przecież co się może złego wydarzyć, to naprawdę myślałbyś inaczej, gdybyś był w takiej sytuacji jak ja ten tydzień temu, gdybyś patrzył jak w ciągu krótkiego czasu, 15-20 minut, niszczę dorobek mojego sąsiada. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek przez to przechodził, dlatego właśnie powstał ten odcinek i mam nadzieję, że już teraz masz w koszyku gaśnice, różnego rodzaju czujki, że zamontujesz te wszystkie rzeczy za kilka dni po to, abyś po prostu w tym domu swoim czuł się bezpiecznie. Pamiętaj także o tym, żeby sprawdzić ubezpieczenie twojego domu. Na wypadek, gdyby wszystkie zabezpieczenia nie zadziałały, no to dobrze mieć pieniądze na odbudowę twojego domu. I no, trochę ten odcinek wyszedł pesymistycznie, no ale i takie odcinki muszą być na tym kanale. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wielkie dzięki, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Sławek Zając.